Mojżesz zostaje księciem. Dość długo Mojżesz pozostawał pod opieką matki. Nauczył się chodzić i mówić. Całymi dniami bawił się z siostrą i bratem. Kiedyś zaś matka opowiadała coś dwojgu starszym, on natychmiast skakiwał jej na kolana i przysłuchiwał się temu, co mówiła. Matka umiała pięknie opowiadać. Kiedyś powiedziała, że przyjdzie taki dzień, gdy naród izraelski powróci do swego kraju. I nie będzie już złego faraona, i nikt nie będzie ich prześladował. Pan Bóg obiecał to już dawno, ich dziadowi Jakubowi. Izrael jest ludem Bożym, mówiła, więc nie może na zawsze zostać w Egipcie. Przybyliśmy tu z kraju, który nazywa się Kanaan. Kiedyś mieszkał w nim nasz dziad, Jakub, zanim przeniósł się do Egiptu. Bóg na pewno nas stąd wyprowadzi i któregoś dnia znów wszyscy znajdziemy się w Kanaanie. Ja też, zawołał mały Mojżesz. Nigdy nie zapomniał słów matki. Kiedy wreszcie nadejdzie ten wspaniały dzień, gdy będą mogli wyruszyć? Najpierw jednak przyszedł dzień smutku. Mojżesz musiał przenieść się do pałacu. Odprowadziła go tam matka i zostawiła samego u córki faraona. Mojżesz był teraz księciem. Dostał piękne ubranka i rozmaite zabawki, a księżniczka została jego matką. On jednak dobrze wiedział, kim jest jego prawdziwa matka. To ta biedna kobieta z małego domku, która brała go często na kolana i opowiadała przepiękne historie o niebie i Bogu. Mały książę Mojżesz nigdy jej nie zapomniał. Mojżesz wyrósł na pięknego mężczyznę. Otrzymał własny pałac, licznych służących, konie, rydwany i wiele innych rzeczy. Gdy przejeżdżał ulicami miasta i ludzie pokazywali go sobie i nisko się kłaniając mówili – patrzcie, to syn księżniczki. A on słysząc to spuszczał głowę. Nie jestem synem księżniczki i wcale nim nie chcę być, myślał. Jestem synem biednej kobiety izraelskiej. Nie cieszył go widok bogactwa w pałacu. Żadne skarby Egiptu nie przedstawiały dla niego wartości. To nie mój kraj, myślał. Nie chcę być Egipcjaninem. Wolę należeć do ludu izraelskiego, bo jest on ludem Bożym. Mojżesz nigdy nie zapomniał o swoim ludzie ani o Bogu. Często spacerował samotnie z dala od pałacu i eleganckich dzielnic miasta. Szedł ku małym domkom, takim jak ten, w którym sam przeszedł na świat, zamieszkanym przez Izraelitów. Egipcjanie ciągle ich prześladowali, zmuszali do pracy przy wyrabianiu cegieł i budowie domów, a tych, których pracę uznali za niewystarczającą, bili rózgami. Mojżesz martwił się i rozmyślał, dlaczego Bóg zwleka, dlaczego nie przyjdzie z pomocą swemu ludowi i nie wyprowadzi go do ziemi kananejskiej. Pewnego dnia podczas przechadzki Mojżesz usłyszał krzyk. To krzyczał jakiś Izraelita, bity przez Egipcjanina. Zapewne jego pracę uznano za niewystarczającą i teraz otrzymał chłostę. Na próżno biedny człowiek płakał i błagał litości. Niewzruszony Egipcjanin bił go bez przerwy. Mojżesz wpadł w straszny gniew i trzęsąc się cały ze złości pomyślał, skoro Bóg zwleka, ja sam przyjdę z pomocą memu ludowi. Rozejrzał się wokoło, czy nie ma kogo w pobliżu i rzucił się na Egipcjanina. Uderzył go tak mocno, że tamten padł martwy na ziemię. Teraz już nie skrzywdzi nikogo. Nie można było jednak zostawić zabitego na ziemi. Nikt nie mógł się dowiedzieć, co Mojżesz zrobił. Co by to było, gdyby faraon się dowiedział? Mojżesz prędko wykopał dół i złożył w nim ciało zabitego. Potem zasypał dół ziemią. Wszystkie ślady zostały zatarte. Można było przypuszczać, że nic się nie stało. Nikt mnie nie widział, myślał Mojżesz, i nikt się nigdy o niczym nie dowie. Do pałacu wracał powoli, ale serce biło mu bardzo mocno. Wiedział, że Pan Bóg o wszystkim wie. Wiedział też, że źle postąpił. Tak bardzo chciał przyjść z pomocą ludowi izraelskiemu, a tymczasem stał się mordercą. Następnego dnia znów w czasie spaceru słyszał nagle czyjś krzyk. Czyżby znowu Egipcjanin bił Izraelita, jak to się często zdarzało? Nie, tym razem nie był to Egipcjanin. Biło się ze sobą dwóch Izraelitów. Mojżesz pomyślał ze smutkiem, zamiast zjednoczyć się przeciwko Egipcjanom, oni biją się między sobą. I rzekł do jednego z ludzi, powiedz mi, dlaczego bijesz swego brata? Lecz tamten spojrzał na niego z niechęcią i odparł, nie wtrącaj się nie do swoich spraw, nie rządź się tu. A potem nagle dorzucił, może i mnie chcesz zabić, tak jak wczoraj tego Egipcjanina? Mojżesz okropnie się przeraził. Był pewien, że nikt o niczym nie wie, a tymczasem może wszyscy już wiedzą, co będzie, jeżeli dowie się faraon. Oczywiście faraon dowiedział się o wszystkim. Wysłał natychmiast żołnierzy,
po Mojżesza, aby go ukarać, ale żołnierze zjawili się za późno. Mojżesz zdążył już uciec daleko. I oto nie jest już księciem, lecz nieszczęsnym zbiegiem. Chciał pomóc swemu ludowi, ale mu się to nie udało. Jedynie sam Bóg, zgodnie ze swą obietnicą, mógł tego dokonać. Mojżesz powinien był cierpliwie czekać.